Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić zegarek, który oprócz aktualnej godziny i daty pokazuje ilość subskrypcji oraz wyświetleń Waszego kanału. Zapraszam! Do wykonania tego projektu będziemy potrzebować płytki Wemos T1 Mini, którą pewnie znacie już z odcinka na temat jamera Wi-Fi. Jeżeli go nie widzieliście, to w prawym górnym rogu macie link do tego filmu. Oprócz tego będziemy potrzebować 7-segmentowego wyświetlacza oraz coś, z czego zrobimy obudowę. Przydadzą się także przewody do połączenia płytki z ekranem. Linki do części, których używam, znajdziecie oczywiście w opisie. Na początku od korka odciąłem niepotrzebne elementy. Do wykonania obudowy wykorzystałem opakowanie po tabletkach musujących. Ich korki zawierają antyutleniacz, którego musimy się pozbyć. W korku musimy wyciąć otwory, żeby płytka pasowała do niego w taki sposób. Nie wyszło mi to za ładnie, ale korek spełnia swoje zadanie, więc nie ma co tu więcej kombinować. Opakowanie przycinamy tak, aby było trochę dłuższe niż nasz wyświetlacz. Jeżeli tak jak ja robiliście to za pomocą jakiejś piły, to najprawdopodobniej krawędzie nie są zbyt ładne, dlatego pamiętajcie, żeby w jakiś sposób je wyrównać. Teraz pozostało wykonać w obudowie otwór na wyświetlacz. Zmierzyłem go, narysowałem prostokąt o takich samych wymiarach na obudowie, a następnie wyciąłem go za pomocą mini szlifierki. Niestety początkowo wyszedł trochę za mały, dlatego musiałem go jeszcze powiększyć. Po tym zabiegu pasował już idealnie. Niestety złożonym wyświetlaczem korek nie chciał wejść do środka, ponieważ zrobiłem trochę za krótką obudowę. Na szczęście część wyświetlacza to jedynie mocowanie, po którego obcięciu wszystko pasowało idealnie. W międzyczasie przygotowałem 5 krótkich przewodów, które posłużą nam do połączenia płytki z wyświetlaczem. Nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym, jak to połączyć, ponieważ jest to bardzo proste. Najpierw przygotowałem przewody do pinów wyświetlacza. W międzyczasie postanowiłem pomalować go czarną farbą, żeby fajniej wyglądał. To samo zrobiłem z obudową i zatyczką. Na początku podłączamy zasilanie ekranu. Pin VCC podłączamy do wyjścia 5V na naszej płytce, a następnie łączymy masy obu układów. Pin o nazwie DIN na wyświetlaczu łączymy z pinem D8, pin CS z pinem D7, a pin CLK z pinem D6 na płytce. I to wszystko, prawda, że proste? Teraz możemy już złożyć nasze urządzenie. Płytkę umieszczamy w zatyczce i przyklejamy ją. Ja użyłem do tego ciepłego kleju. Posmarowałem nim też krawędzie ekranu, dzięki czemu po wciśnięciu na miejsce powinien lepiej się trzymać. Teraz wystarczy ułożyć przewody w środku tak, aby całość się zamknęła i nasz projekt jest gotowy. Musimy tylko skonfigurować program i wgrać go na naszą płytkę, dlatego przenosimy się do komputera. Aby podłączyć program do naszego kanału, będziemy potrzebować dwóch rzeczy. ID kanału oraz klucz API, który za chwilę stworzymy. Przechodzimy pod adres podany w opisie, a następnie do tak zwanej konsoli deweloperskiej. Klikamy na YouTube Data API, a następnie tworzymy nowy projekt. Podajemy dowolną nazwę projektu, ja dla niepoznaki nazwałem go zegar i przechodzimy dalej. Gdy projekt już się utworzy, uruchamiamy API przyciskiem u góry strony i klikamy przycisk Utwórz dane logowania. Następnie klikamy w napis klucz API, nadajemy mu dowolną nazwę i klikamy Utwórz. W tym momencie pokaże nam się nasz klucz, który musimy wkleić do kodu aplikacji we wskazane miejsce. Zdobycie ID kanału jest już znacznie prostsze, bo wystarczy przejść do ustawień YouTube, a następnie do zaawansowanych. Tak samo jak wcześniej, kopiujemy nasze ID i wklejamy w odpowiednie miejsce w kodzie. Do skompilowania programu będą nam potrzebne biblioteki, które wymieniłem w kodzie. Te pierwsze można bez problemu pobrać za pomocą menedżera bibliotek z Arduino IDE, wpisując po prostu ich nazwy i klikając Instaluj. Dwóch bibliotek podanych niżej już niestety tam nie znajdziecie, ale wystarczy przejść pod link podany obok, pobrać bibliotekę jako plik zip, a następnie dodać ją do programu.
Oprócz tego, aby mieć możliwość wyboru naszej płytki, musimy skopiować link, który także podany jest w kodzie, i wkleić go w odpowiednie miejsce w ustawieniach. Dopiero wtedy będziemy mieć możliwość pobrania bibliotek od modułu ESP, które po zainstalowaniu pozwolą na wybranie naszej płytki z menu narzędzi. Jeżeli podczas kompilacji natraficie na błąd tego typu, to musicie zmienić kilka linijek w pliku nagłówkowym biblioteki LED Control. Znajdziecie go w folderze z bibliotekami Arduino, który standardowo znajduje się w dokumentach. Znajdujemy w nim ten fragment kodu, zastępujemy kilkoma linijkami podanymi niżej i zapisujemy plik. Teraz program powinien skompilować się bez problemów. Jeśli tak jest, to podłączamy nasz zegarek do portu USB i wgrywamy program. Zegar możemy zasilać z ładowarki albo po prostu z portu USB. Podczas pierwszego uruchomienia oraz gdy zegar nie będzie mógł się połączyć z siecią Wi-Fi, uruchomi się on w trybie konfiguracji. Oznajmiają to diody migające w ten sposób. Aby go skonfigurować, podłączamy się do niego przez Wi-Fi. Gdy już się podłączymy, przechodzimy pod adres podany na ekranie, a następnie klikamy w pierwszy przycisk od góry. W tym momencie zegar wyszuka dostępne sieci Wi-Fi. Klikamy na sieć, do której mamy hasło, wpisujemy je i zatwierdzamy. Jeżeli połączenie przebiegło pomyślnie, to na wyświetlaczu naszego zegarka pojawi się aktualna godzina. Od tej pory urządzenie będzie już pamiętało hasło oraz sieć, do której ma się podłączyć. Co kilka minut na ekranie urządzenia będzie wyświetlała się data, następnie ilość subskrypcji i wyświetleń podpiętego kanału. Pomiędzy tymi wartościami wyświetlana będzie losowo wybrana animacja. Aktualna godzina oraz data jest pobierana z internetu oraz synchronizowana za każdym razem, gdy wyświetlane są inne wartości. Do programu dodałem także taki bajer jak automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy. Tak naprawdę to na takim urządzeniu możecie wyświetlać dowolną wartość, jaką możecie pobrać z internetu. Na przykład temperaturę w wybranym przez Was mieście, czy ilość surowców na Waszej planecie w popularnej kiedyś grze przeglądarkowej. Ale do tego musicie już się trochę znać na programowaniu. Opis aplikacji napisałem w języku angielskim, ponieważ chcę, żeby był przystępny także dla osób z innych krajów. W opisie tego filmu zawsze znajdziecie najnowszą wersję programu. Jeżeli znajdę jakieś błędy, albo po prostu postanowię dodać jakąś nową funkcję, to jego zaktualizowana wersja oczywiście się tam pojawi. To tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli ten film Wam się podobał, i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!